Shopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Rok rocznie coraz więcej mówi się o wdrażaniu działań proekologicznych w prowadzeniu własnej marki. Myślę, że można pokusić się o stwierdzenie, że to nie tylko trend. Ale też niejako powinność. Jak pokazują badania, kwestie ekologiczne oraz związane z uczciwymi warunkami pracy i płacy, wielokrotnie decydują o tym, czy konsument zdecyduje się na zakup w danym sklepie. Pojawia się jednak druga strona medalu, czyli zdarzające się zwątpienie małych i średnich przedsiębiorstw, które niejednokrotnie żyją w takim przeświadczeniu, że nie są w stanie nic mieć w aspekcie strefy wpływów. Jak jest naprawdę, to właśnie temat budowania wizerunku sklepu oraz relacji z klientem poprzez działania proekologiczne postanowiłem wziąć na tapet w ramach kolejnego odcinka podcastu Shopper Talks. Do studia zaprosiłem więc Ninę Pankiewicz, specjalistkę od ESG w Shoperze, która nie tylko służbowo, ale również prywatnie przekła przekłada ogromną wagę do. Ekologii. Nina nie jest tutaj w studiu w Krakowie, ale jest w naszym studiu w Szczecinie. Tak, także cześć, Nina. Cześć, Kamil. Zanim zadasz mi pierwsze pytanie, mam dzisiaj dla Ciebie ciekawostkę. Czy wiesz, że w listopadzie zeszłego roku na naszej planecie pojawiła się bardzo okrągła ilość naszych mieszkańców. Otóż 8 miliardów osób obecnie zamieszkuje naszą planetę. I te 8 miliardów ludzi osiągnęliśmy w przeciągu ostatnich 100 lat. I to jest bardzo ciekawe, że w przeciągu ostatnich 100 lat. Czterokrotnie zwiększyła nam się populacja naszej planety. Poprzednie takie wystąpienie, kiedy czterokrotnie zwiększyła się populacja naszej planety, trwała nie 100 lat, tylko prawie 900. Także prędkość wzrostu naturalnego, jaki mamy obecnie na planecie, jest zatrważający. To prawda, jest zatrważający. Pamiętam, widziałem kiedyś taki wskaźnik, jak od chyba roku zerowego. Do współczesności przyraz, ten przyrost naturalny wyglądał, więc to prawda, że faktycznie to zwężenie na timeline jest coraz bardziej ciasne. Także, no, chyba nie jest to zbyt dobra informacja wbrew pozorom. Wiesz co, to jest i dobra, i zła. Tak naprawdę wszystko będzie teraz od nas wszystkich zależało, w jaki sposób będziemy się zachowywać wobec naszej planety, bo tak naprawdę nie ma planety B. I to, jakie akcje podejmiemy, nie tylko wielkie firmy, nie tylko rządy, ale też my, ludzie, mieszkańcy i mieszkanki naszej planety, to tak przez najbliższe pokolenia ta planeta będzie się kształtowała. To prawda. No, miejmy nadzieję, że nasza coraz większa świadomość oraz taka chęć do tego, żeby jednak ratować tę naszą planetę, sprawią, że przyszłym pokoleniom będzie się żyło lepiej. Natomiast mm -hmm. spróbujmy cofnąć się troszkę w naszych rozważeniach i może zostańmy teraz na chwilkę w roku 2023. Ja chciałbym zacząć od takich podstaw, ponieważ pojawi się tego typu pytanie, że Ty jesteś specjalistką od ESG. Co ten skrót oznacza? ESG to jest dziedzina, która pojawiła się dopiero w XXI wieku i to jest dziedzina, która tak naprawdę w swojej pracy i działaniach skupia trzy bardzo ważne aspekty życia na naszej planecie. Pierwszy E, czyli environment, czyli jest to środowisko naturalne, i tutaj w mojej pracy dbam o to, żeby dbać o, o to, żeby nasza firma. Działała w sposób zrównoważony środowiskowo, czyli dbała o środowisko, korzystała ze zrównoważonych źródeł odnawialnej energii, ale też i żeby zachęcać naszych klientów i klientki do korzystania też z tego typu rozwiązań. Drugi aspekt S. Czyli social. I tutaj skupiamy się w tej dziedzinie na tematach typowo społecznych, tak, żeby nam wszystkim się dobrze żyło, żebyśmy mieli godną pracę, godne wynagrodzenie i godne warunki pracy, żeby w życiu prywatnym nam się też dobrze wiodło i żebyśmy żyli wszyscy w takim społeczeństwie, które jest zrównoważone, dobrze ze sobą działające no i najlepiej bez wojen. A trzeci aspekt G, czyli governance, i tutaj to tłumaczymy na język polski jako ład korporacyjny. Więc w tym aspekcie mojej pracy dbam o to, żeby w naszej firmie były zachowywane konkretne procedury, żeby prawa pracowników i pracownic były przestrzegane, żebyśmy mieli ład i porządek wprowadzony, dzięki czemu w naszej pracy będziemy mogli pracować jasno, transparentnie. I zgodnie z konkretnymi zasadami, żeby te zasady jednocześnie nie były łamane. I w mojej pracy ja tak naprawdę pracuję z ludźmi. Pracuję z całą firmą, ze wszystkimi pracownikami u nas, ale też i z naszymi klientami i klien klientkami, dzięki czemu nasi klienci i klienci. Klien dzięki czemu nasi klienci i klientki dostają. Odpowiednich produktów, odpowiedniej wiedzy oraz transparentnie dostarczonej usługi. Trzeba przyznać, że nie są to tylko słowa, ponieważ państwo tego pewnie nie wiedzą, no i nie mają prawa wiedzieć, tak naprawdę, ponieważ to są jakieś nasze wewnętrzne tematy, ale faktycznie u nas w szoperze, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, te kwestie, którymi zajmuje się Nina, jest ich bardzo dużo, więc różnego rodzaju przedsięwzięć, informacji, czy właśnie chociażby edukacji jest bardzo dużo. Także bardzo dobra robota, Nina, tutaj, tak, na wstępie naszej Dzięki. rozmowy powiem. No A ja dobrze. chciałabym od siebie jeszcze dodać, że nie tylko pracowników edukuję, ale też i naszych klientów, i klientki, ponieważ prowadzę regularnie webinary ESG, w których staram się zainspirować do przejścia na tę bardziej zieloną i zrównoważoną stronę. No stę, stąd też nasz podcast dzisiejszy, między innymi oczywiście. Więc może przejdźmy do tej ekologii w sklepach internetowych. Powiedz mi proszę, jak oceniasz ten trend, który rozpoczął się właściwie parę lat temu, a związany jest z coraz większym skupieniem się na kwestiach, które są pozytywne lub chociażby neutralne dla naszej planety? Mhm. Wiesz co? To, że to się stało trendem, jest akurat fantastyczne, bo coraz więcej ludzi wierzy coraz mocniej i coraz bardziej w to, że faktycznie możemy trochę obrócić kierunek, w jakim postępuje nasza planeta, bo już od lat 70., kiedy pojawiły się na przykład pierwsze sygnały o tym, że dziura ozonowa kwitnie nad Antarktydami i Arktyką i to źle wpływa na naszą planetę, potem już w latach 90, na przykład zużycie materiałów, oraz paliw kopalnych, aż po dzisiejsze czasy, kiedy Wielgach na Wyspa Śmieci wędruje sobie po Oceanie Spokojnym. Takie tematy muszą być nagłośnione. Takie rzeczy muszą być pokazane społecznie, że to nie jest tylko i wyłącznie jakby taki efekt wielkich korporacji, które generują te śmieci i generują tę dziurę ozonową, tylko to jest też nasze własne działanie. To jest to w jaki sposób my podejmujemy codzienne decyzje. I to co się zadziało, to w 2015 roku rezolucja ONZ-u o 17 celach zrównoważonego rozwoju i to był moment kluczowy, moment zwrotny dla naszej planety, ponieważ w końcu określono konkretnie, w jakich 17 kluczowych aspektach pojawia się najwięcej problemów. Jednocześnie, oprócz nakreślenia tych problemów, ONZ daje nam wskazówki, jak można to wszystko rozwiązać. I teraz wystarczy dobrze przeczytać rezolucję, zobaczyć w jaki sposób um, te problemy, które są tam nakreślone, można... Um, w jaki sposób te problemy można rozwiązywać, albo w których kierunkach można podążać, i tak naprawdę każda osoba na naszej planecie może podjąć konkretne akcje, żeby to wszystko wyprostować. Także najważniejszym takim elementem jest to, żeby patrzeć w przyszłość, a nie tu i teraz, bo to przyszłość naszej planety tutaj jest na szali. A nie to, jaki ja mam obecnie status materialny, albo ile mogę sprzedać, albo ile mogę kupić, tylko jak to potem zadziała na następne nasze pokolenia. Dużo wiedzy, nie ma co ukrywać. Czyli co? Zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po te cele zrównoważonego, zrównoważonego rozwoju ONZ. Na stronie ONZ-u możemy znaleźć w bardzo łatwy i prosty sposób określone cele zrównoważonego rozwoju. I tak naprawdę codziennie możemy tam zaglądać i sprawdzać, w jaki sposób to wszystko wygląda. Nie ma też co ukrywać, ale w troszkę świecie e-commerce panuje takie przeświadczenie, że na przykład dana firma jest za mała, żeby być proekologiczna. Powiedz mi, proszę, czy te wszelkiego rodzaju działania proeko są. Tylko i wyłącznie dla dużych graczy. Jest także druga postawa, która mówi o tym, że na przykład jestem za mały, żeby mój wpływ, moje działania miały jakiekolwiek znaczenie dla całego świata. Rozumiem jak najbardziej um, takie stanowisko. Jednocześnie, dla przypomnienia mojej ciekawostki, jest nas obecnie 8 miliardów ludzi na tej planecie. To nie jest tak, że tylko wielkie firmy i korporacje, które mają naprawdę gigantyczne budżety, mogą zrobić różnicę. To jest tak naprawdę wspólna praca, bo tutaj oprócz firm takich wielkich musimy wziąć pod uwagę rządy, ale też i wspólnoty, na przykład Unię Europejską. E, musimy wziąć pod uwagę lokalne oraz takie globalne społeczności, ponieważ jedna osoba oczywiście może się czuć jak taka mała mróweczka w wielkim mrowisku, jednocześnie pamiętajmy, że jak mrówki się zbiorą, Biorą w wielki zespół, to potrafią przenieść całe drzewo. Więc, więc warto uwierzyć w to, że nawet najmniejsza akcja zrobi różnicę, ponieważ efektem końcowym zrobi się efekt kuli śnieżnej, która nabiera tego impaktu i nabiera impetu wraz z kolejnymi działaniami. A powiedz mi, proszę, czy te działania proekologiczne mogą przysłużyć się marce w czy? Jednak istnieje taka możliwość, że firma może po prostu na tym stracić. Wiesz co? Tutaj może odpowiem trochę tak dyplomatycznie, to zależy. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę to, że w chwili obecnej na naszej planecie mamy kilka różnych generacji, czyli osób urodzonych w różnych okresach, czy to rozkwitu technologicznego, gospodarczego itd. I każda z tych grup społecznych trochę inaczej patrzy na to, co się dzieje. Są grupy społeczne, które po prostu to akceptują, ten stan obecny, że dobrze on sobie jest, ale ja już tyle jestem na tej planecie, że. Pewnie to minie, ale są też grupy, które bardzo aktywistycznie wchodzą w tematy, więc to zależy w jakim kierunku dana firma będzie, czy to kierowała swoją komunikację, jednocześnie, czy też będzie w tym wszystkim autentyczna, ponieważ działania pro-eco o tyle, o ile są ważne i wszystkie pokolenia zwracają na to uwagę to nie można do tych działań podchodzić na zasadzie dobrze to ja od dzisiaj wprowadzę papierową taśmę i to wszystko. Tylko trzeba tak bardziej globalnie popatrzeć na swoją firmę i zobaczyć gdzie mamy takie elementy, które docelowo wskażą nam w jakim kierunku możemy wprowadzać zmiany. Ale tak jeszcze wracając do tej drugiej części pytania, czy, czy firma może stracić na byciu ProEco? Wiesz co? Stracić może tylko w sytuacji, kiedy będzie nieautentyczna i to będzie tylko taka otoczka marketingowa. Wtedy możemy to nazwać greenwashingiem i można być posądzonym o greenwashing. Natomiast jeżeli firma jest autentyczna i transparentna w swoich działaniach, to na pewno nie straci. Może też warto wyjaśnić pewnego rodzaju określenie, ponieważ już tutaj wspominałaś o tych celach zrównoważonego rozwoju ONZ, ale pytanie jest takie: czym tak naprawdę jest ten zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest taki balans we wszystkich działaniach swojej firmy. Kiedyś było tak, że system taki typowo kapitalistyczny, mniej więcej z lat 60. i 70., to był system linearny, który pokazywał nam, że ja produkuję dobra, wprowadzam je na rynek, zależy mi na tym, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, i to w sumie tyle. W chwili obecnej. Ten obieg jest trochę inny, ponieważ to jest obieg bardziej cyrkularny, który wraca do nas tak naprawdę z nawiązką. I teraz, jeżeli my wprowadzamy różnego typu innowacje i rozwiązania, dzięki którym um, nie tylko sprzedajemy nasze produkty, ale też dbamy o to, w jaki sposób te produkty będą użytkowane, do jakich grup społecznych one trafią, z kim mogę jednocześnie współpracować, żeby na przykład przy okazji zrobić trochę dobra, jakie partnerstwa się nawiązują. Na przykład z fundacjami czy organizacjami pozarządowymi, ale też i końcowo, w jaki sposób zarządzamy śmieciami po tym wszystkim. Czy na przykład produkty, które sprzedajemy, wywalamy te kartony na zwykły śmietnik, czy też dbamy o recykling, albo tak jak niektórzy, niektórzy nasi klienci i klientki używają kartonów, w których przychodzi do nich towar do wysyłki produktów do swoich klientów. I to jest już w ogóle taka wisienka na torcie, kiedy można nadać różnym rzeczom drugie życie. Ja więc tak wszystkie robię. te elementy. O, Nie super. ma co ukrywać, że właśnie tak robię w przypadku różnego rodzaju przesyłek, ponieważ no sam też na przykład sprzedaję na różnego typu portalach, więc kiedy coś przyjdzie do mnie, no to zostawiam taki karton, żeby później wykorzystać go jeszcze raz w przesyłce do mojego klienta. Tak, dokładnie. I nawet właśnie taki mały krok, jak nie kupowanie kolejnego kartonu, tylko wykorzystanie to, czego mamy, to to już wprowadza nas właśnie w ten balans między prowadzeniem swojej działalności. A tym, w jaki sposób my wpływamy na środowisko naturalne, czy też na grupy odbiorców, ponieważ kiedy nasi klienci widzą to, jakie my praktyki wprowadzamy, to też biorą z tego przykład, bo mają taki społeczny dowód słuszności, dzięki któremu widzę: Ok, skoro ja dostałam paczkę w zużytym kartonie, to ja ten karton też nie wywalę, tylko na przykład dam swojemu dziecku do zabawy, albo dam kotu do zbudowania swojego wszechświata, albo po prostu odpowiedzialnie to zrecyklinguję. I to powoduje, że tworzy się taki fajny łańcuch złożoności. Ten łańcuch złożoności wspiera te zrównoważone punkty styku, z którymi się tak naprawdę na co dzień spotykamy. To prawda. To jest taki, takie zachowanie, które na pewno bardzo mocno warto, chociaż jest to takie trochę źle złożone zdanie. Natomiast y, uważam, że. że y, fajnie to brzmi, że bardzo mocno warto takie zasady wprowadzać we własnym życiu. Ja chciałbym jeszcze tutaj na chwilkę wrócić do tego ONZ i planów e, zrównoważonego rozwoju, ponieważ mm, z tego, z tego, co się dowiedziałem ostatnio, to te plany zostały przesunięte z 2030 roku na 2050 rok, czyli aż o 20 lat. Ym, powiedz mi proszę, z jakiego powodu i co one tak naprawdę zakładały? Może tak, żeby już jasno wytłumaczyć te aspekty. Omawiać każdego celu zrównoważonego rozwoju nie mamy dzisiaj tyle czasu, natomiast okay, to zachęcam się... do zajrzenia na stronę. Tak. To natomiast... może najważniejsze ze względu na e-commerce. Tak, to takie najważniejsze ze względu na e-commerce to są przede wszystkim godna praca, Jeden z celów, innowacje i odpowiedzialny biznes. I to są takie elementy, które faktycznie w którymś, gdzieś tam etapie mogły się rozjechać, ale nie tylko. Jest wiele innych celów, które też się rozjechały. Przy okazji, jakieś dwa miesiące temu ONZ opublikował bieżący raport z wykonania celów zrównoważonego rozwoju. Bardzo ciekawa lektura, i, i też można właśnie sprawdzić. Natomiast Dlaczego to się tak rozjechało? Po pierwsze, bo pandemia. Pojawiła się w 2020 roku pandemia, czyli ledwo 5 lat po rozpoczęciu inicjatywy zrównoważonego rozwoju. No i pandemia niesamowicie nas cofnęła z samego tego względu, że ilość produkowanych jednorazowych materiałów plastikowych i gumowych, silikonowych i tak dalej materiałów, które były potrzebne dla naszej planety. Bo wiadomo, wirus się rozprzestrzeniał, dodatkowo było, bardzo. Tak, był ogrom. Dodatkowo rynki, niektóre musiały się trochę cofnąć w rozwoju, właśnie z tego powodu, że nie mogły tak się rozwijać, jakby tego chciały. Drugi temat to jest kwestia konfliktów zbrojnych, które się pojawiły od 2015 roku. Wojna w Ukrainie, przejęcie władzy talibów w Afganistanie, wojna w Syrii, czy też konflikty zbrojne w Afryce. To są takie cztery najważniejsze, najbardziej wpływające na to, na cele zrównoważonego rozwoju i ich cofnięcie się e, konflikty. Nie wiem, czy wiecie, ale Ukraina jest i właściwie zboża ukraińskie są spichlerzem Afryki. Oj, Czyli jeżeli teraz Uda. tak, więc jeżeli teraz trwa wojna w Ukrainie e, i Ukraina nie może eksportować swojego zboża do Afryki, to jeden z celów, który nazywa się e, zniwelować ubóstwo i głód, e, nie jest całkowicie w ogóle spełniany, ponieważ Afrykańczycy nie mają dostępu do surowca, który ich karmi, więc jeden z celów, który odpowiada za zniwelowanie głodu i ubóstwa, nie jest całkowicie spełniany w tym regionie. Ponieważ ze względu na konflikt zbrojny nie ma dostaw jedzenia. Kolejnym powodem, który może też spowodować spowolnienie rozwijania się i spełnienia celów zrównoważonego rozwoju, to są na przykład zbyt wolne wprowadzanie różnych przepisów i regulacji poprzez rządy. Powiedzmy sobie szczerze, że. To nie jest tylko tak, że duże firmy i my, konsumenci i konsumentki świata, odpowiadamy za spełnianie tych celów. Rządy i współ, współorganizujące się jednostki, na przykład Unia Europejska, też za to odpowiadają. I jeżeli zbyt wolno różne rządy państwowe wprowadzają regulacje, na przykład odnośnie regulacji plastiku albo odnośnie systemu kałcyjnego, to to powoduje, że też te cele nie są spełniane. Bo biznes, skoro nie ma przepisu, to nie musi tego robić, prawda? I w szczególności w ten sposób patrzą na to korporacje, że dopóty, dopóki nie ma jakiegoś przepisu, to nie omijają całkowicie dany temat. I to są takie jakby trzy. Najważniejsze elementy, które spowodowały rewizję, na szczęście w ONZ zauważono to odpowiednio wcześnie. Czyli nie zrobiło się tak, że w 2030 roku stwierdzili, dobra, przesuwamy, tylko jest 2023 i już się pojawiła refleksja, że została nam połowa czasu od 2015, i my jesteśmy bardzo daleko w tyle z niektórymi celami, więc musimy to po prostu przesunąć. Druga rzecz jest taka, że i tutaj warto o tym pamiętać, że cele zrównoważonego rozwoju nie są wyryte w kamieniu. One mogą być przesuwane, ponieważ właśnie pojawiają się różne aspekty dodatkowe. I to jest tak jak w naszym życiu. Mieliśmy plan, żeby się przeprowadzić, ale na przykład remont potrwał trochę dłużej, więc trzeba było datę przesunąć. I tak samo właśnie się zadziało z ONZ-em. Ale jednak mamy nadzieję, że te wszystkie plany zostaną zrealizowane. Tak, tak, mam taką nadzieję. Ja ogólnie uważam, że ONZ, oprócz celów zrównoważonego rozwoju, na pewno myśli o kolejnym, dalszym planie, ponieważ świat się nie zatrzyma na 2050, tylko będzie dalej trwał. Na pewno, kiedy rozmawiasz z niektórymi ludźmi, możesz słyszeć tego typu określenia, że w stylu, kiedy ja byłem młody, kiedy ja byłam młoda, to nie takie lata były, to nie takie ciepło było. To wtedy się mówiło o dziurze ozonowej. Teraz już nagle nie mówi o dziurze ozonowej. Teraz się mówi o globalnym ociepleniu. Kiedyś się mówiło o tym, że będzie globalne oziębienie. E, powiedz mi, proszę, tutaj chciałbym zahaczyć o, o taki temat różnicy pokoleń, ponieważ m, tak naprawdę e, chciałbym Cię tutaj podpytać, jak ten trend proekologiczny rozwijał się właśnie poprzez pokolenia. Bo mamy m.in. te nazwane pokolenia, jak chociażby bezetki, alfy czy bumerów. E, jak to wygląda w tych grupach społecznych? Masz na myśli, jak oni teraz patrzą, czy jak patrzyli tak. przez te lata, kiedy dorastali? Znaczy, przede wszystkim chciałbym Cię zapytać o to, jak ten trend proekologiczny się rozwijał, czyli właśnie jak w przeszłości, jak w przeszłości to się kształtowało do czasów współczesnych, powiedzmy ostatnie 20-30 lat. Ostatnie 20 i 30 lat to, to są czasy przemian, wielkich przemian tak naprawdę, nie tylko ekologicznych, ale też i technologicznych. I obieg informacji na szczęście się ulepszał tak naprawdę z każdym rokiem. W związku z tym każde z tych pokoleń, czyli na przykład boomersów to jest grupa wiekowa mniej więcej tak, 50 do 70 prawie powiedzmy. To była grupa, która wychowała się bez internetu, ale miała dostęp do telewizji, miała dostęp do prasy. I już właśnie w mediach od mniej więcej na przykład 1987 roku, kiedy zostało podpisane porozumienie montrealskie, w którym firmy, przede wszystkim te największe, zobowiązały się do niwelacji freonów, czyli właśnie tego środka, który niwelował dziurę ozonową. I Tak, tworzył. I. Było bardzo głośno w mediach w tamtych czasach. I ja, jak się zapytałam o to moich rodziców, którzy są właśnie boomersami, to oni powiedzieli wszędzie o tym mówili, nawet w jeszcze PRL-owskiej Polsce o tym mówili, że jest dziura ozonowa i że to jest takie straszne. Więc, my, czyli moi rodzice, kiedy kupowali swoje pierwsze mieszkanie, e, zwrócili na to uwagę przy zakupie lodówki, żeby to była lodówka już bez bezfreonowa. Kolejne pokolenie, czyli na przykład X-ów to są osoby urodzone mniej więcej w latach 70 albo końcówka 60 i lata 70. To jest już grupa dużo bardziej taka wiedzowa i bardziej To jest już grupa, która jest Bardziej świadoma. To jest grupa, która z jednej strony wychowała się jeszcze w czasach bez internetu, ale już byli prawie dorosłymi albo byli takimi późnymi nastolatkami, kiedy internet się pojawił. I tutaj obieg informacji przez to, że byli młodzi, szybko adaptujący się do nowości, mieli dużo, dużo większe, dużo szybsze. I tak naprawdę to właśnie od pokolenia x obecnie wychodzi bardzo wiele pozytywnych postaw, takich jak na przykład właśnie segregowanie śmieci, e, czy takie zróżnicowanie. Zrównoważone patrzenie na to, żeby brać, kolejny plastiko, brać kolejną plastikową yy, reklamówkę w sklepie, czy też nie. Te praktyki przeszły już na kolejne pokolenia. Pokolenia 2, millenialsów, czyli osób urodzonych w latach 80. i połowie 90., oraz pokolenie Z, czyli osób urodzonych po 96. do mniej więcej 2010., i to są pokolenia aktywistów. To są pokolenia urodzone w czasach, kiedy dostęp do internetu rozwijał się i był na tyle szeroki, że mogliśmy wchodzić do różnych grup społecznych. To nasze pokolenie przede wszystkim, Wychodziło na ulicę i skandowało, że koniec z nieodpowiednim, na przykład, zarządzaniem radioaktywnymi odpadami. To nasze pokolenie właśnie wychodziło na ulicę i krzyczało bardzo głośno, że jest globalne ocieplenie, ponieważ to my jesteśmy czyli pokolenie milenialsów i zetek jesteśmy największym w historii naszej planety pokoleniem. Nigdy nie urodziło się więcej osób na tej planecie niż właśnie w latach 80. i 90. To były dwa największe skoki, dwa największe um, wyże demograficzne historii naszej planety, więc to od nas, czyli milenialsów i zetek, zależy przyszłość tej planety, bo nawet za te 50 lat, kiedy ja będę miała 80., ja dalej będę w tej największej grupie społecznej i to ja będę miała największy głos do tego, co ja dalej mogę zrobić. I my dalej jako milenialsi i zetki mamy już dzieci, więc my już uczymy nasze dzieci, jak się zachowywać dalej. My przekazujemy bardzo pozytywne wartości i zależy nam na tym, żeby nie tylko nasze dzieci, ale dzieci naszych dzieci żyły w fajnej, ładnej, zielonej i czystej planecie. Trzeba przyznać, że jest to ogromna odpowiedzialność. Jeszcze dodatkowo, tak. że pracujemy w i e komersach tak naprawdę, e, więc y, no, nie tylko musimy dbać o to, żeby w biznesie e, ta postawa proekologiczna była rozwijana, ale także wśród naszych bliskich, no i wśród naszych dzieci. Także no, przed nami ogromna odpowiedzialność. Tak, a jednocześnie, właśnie przez to, że jesteśmy grupą społeczną, która bardzo mocno korzysta ze sklepów internetowych, wręcz wedle bardzo wielu raportów ponad 50% naszych zakupów odbywa się właśnie online'owo, to nasza grupa społeczna coraz bardziej zwraca uwagę na to, w jaki sposób otrzymujemy nasze paczki, jaką metodą jest nam ta paczka dostarczana, czyli czy do paczkomatu, czy kurierem, w jaki sposób są pakowane elementy oraz jednocześnie, czy sprzedawcy są w tym wszystkim Autentycznie. Czyli na przykład, czy dostajemy piękną, ładną, zieloną karteczkę, na której jest napisane, że wszystkie nasze produkty są zapakowane w sposób ekologiczny, a dostajemy butelkę zapakowaną w folię bąbelkową. Coś się nie spina, tak? <gry> to, to, to prawda. Ja kiedyś w jednym hotelu poprosiłem o szczoteczkę, ponieważ zapomniałem. E, ze sobą wziąć szczoteczki, no i się okazało, że, że jest. Zapakowana w piękny karton e, z napisem ProECO. Mi się ale super, mam ekologiczną szczoteczkę. Przyszedłem, poszedłem na górę do, do pokoju, otwieram, a tam taka najzwyklejsza, taka plastikowa e, szczoteczka z, <laughs> z. No naprawdę, wykonana z najtajszego materiału, zapakowana w dwie folie, więc no to było takie. Właśnie tak. tego typu Jakby to był jeszcze plastik pochodzący z recyklingu, to jeszcze super. Ale jeżeli to jest dziewiczy plastik, czyli pierwszej produkcji, no to faktycznie. To prawda, i tutaj właśnie chciałbym nawiązać do tego, co już powiedziałaś wcześniej, natomiast chciałbym troszkę ten temat rozwinąć i tak jednoznacznie wytłumaczyć, ponieważ wraz z rosnącymi działaniami pro-eko w, w marketingu i właściwie informując o tym, że takie działania proekologiczne są wprowadzane w naszej firmie, możemy zostać posądzeni o ten greenwashing, o którym Ty już wcześniej wspomniałaś. No to może zacznijmy ponownie od definicji. Czym jest greenwashing? Najłatwiej, żeby wyjaśnić greenwashing, to jest skojarzenie z wybielaniem się. Czyli to jest pokazywanie postaw, które na pierwszy rzut oka są fajne, są eko, są zielone, są super, ale tak naprawdę pod spodem nie ma nic. Pod spodem jest to na plastiku, pod spodem są dalej złe wartości, pod spodem jest tylko po prostu sam marketing. Czyli na przykład em, bank, który. Organizuje na przykład wielką akcję z billboardami, że nasze konta bankowe są neutralne emisyjnie i są totalnie zielone, i tak dalej. Jednocześnie finansuje platformy wiertnicze, które wiercą w naszym oceanie i powodują wielgachne wycieki oleju. To jest greenwashing, tak? To są takie bardzo nieetyczne akcje, które wykorzystujemy właśnie po to, bo jest trend, bo jest teraz moda na eko, to my idźmy za tym. Ale de facto nie wyznajemy żadnej z tych wartości. Też na pewno automatycznie nasuwa się, nasuwa się takie pytanie, w jaki sposób prowadzić komunikację i co tak naprawdę wdrażać we własnej firmie, żeby nie zostać posądzonym o ten greenwashing? Zacznijmy od komunikacji. Jeżeli chodzi o komunikację. Yy... To przede wszystkim pamiętajmy, mamy doby internetu, więc wszystko jest do znalezienia, wszystkie rzeczy są do odkrycia. W związku z tym, w komunikacji musimy być transparentni. Jeżeli jesteśmy transparentni, to jednocześnie za tym powinny iść konkretne akcje. Czyli nie mówmy tylko i wyłącznie, dobrze, no to my od dzisiaj jesteśmy zieloni, tylko faktycznie zacznijmy pakować produkty w tylko i wyłącznie zrównoważone metody, czyli na przykład w papier zamiast plastiku e, albo w skrobiową wypełniacz, który się rozpuszcza w wodzie i, i nie powoduje zanieczyszczenia ścieków, a nie dodawanie karteczki, że jesteśmy zieloni, opakowanie wszystkiego i tak w dalszym ciągu w plastik i jeszcze opakowanie tą plastikową, plastikową taśmą. Pamiętajmy też o tym, że możemy tak naprawdę zacząć od bardzo malutkich akcji. Nie trzeba od razu wjeżdżać z taką wielką rewolucją swojego biznesu, żeby być zrównoważonym, tylko to nie jest rewolucja, tylko bardziej ewolucja. Zacznijmy od maluczki, malutkich kroczków, zacznijmy od nawet po prostu przyjrzenia się, gdzie w naszym biznesie możemy coś zmienić, żeby właśnie być bardziej eko, gdzie możemy zwrócić uwagę na przykład na rodzaj, gdzie możemy bardziej zwrócić uwagę na przykład na rodzaj pakowania, albo ostatnio bardzo głośny temat, w jaki sposób coś jest pakowane. Wyobraźcie sobie, że ponad połowa paczek wysyłanych w dzisiejszych czasach, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie, ponad 40% powierzchni danej paczki to jest powietrze. I po co wozić powietrze? Biznes wydaje pieniądze na dostawę, my też jako konsumenci, konsumentki wydajemy pieniądze na dostawę, a przyjeżdża do nas powietrze. No i po co? Tak? Z innych rzeczy, jakie możemy też zrobić, to wprowadzić... Innowacje, innowacje do naszego biznesu. Możemy korzystać na przykład z usług, które są dostarczane nam przez dostawcę, tak jak u nas na przykład w szoferze. My nie dostarczamy tylko i wyłącznie platformy sklepu internetowego, ale też usług dodatkowych, dzięki czemu nasz klient de facto korzysta z całego ekosystemu i w jednym miejscu, mając to wszystko, oszczędza mój czas i oszczędza pieniądze a to jest ważne w biznesie. Można korzystać też, z nawiązywania współpracy i partnerstw z organizacjami, które są bliskie naszemu sercu. Bo tak jak już mówiłam, w dzisiejszych czasach nie patrzymy tylko i wyłącznie czysto kapitalistycznie, że wypuszczamy produkt, dziękuję, do widzenia. Tylko staramy się zwrócić uwagę na to, jak to wszystko wpływa na środowisko. Zobaczmy, czy w naszej okolicy, w naszej społeczności. Są organizacje, które potrzebują wsparcia, czy są na przykład organizacje, które edukują na przykład o pszczołach, coś co my ostatnio zrobiliśmy, i dzięki temu możemy też nagłaśniać pewne sprawy, które też potrzebują tego nagłaśniania. I zbierając tak naprawdę dużo malutkich rzeczy do jednego koszyka, to to powoduje, że wtedy faktycznie nasz biznes staje się dużo bardziej zrównoważony. Okej, okay, tutaj już troszkę tych porad dałaś, natomiast tu chciałbym się właśnie w kolejnym pytaniu tak już konkretnie skupić o takie porady dla przedsiębiorców, także z tych małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą wprowadzić działania projeko w swoim sklepie. Jakie masz dla nich takie dobre tipy? Z dobrych tipów to przede wszystkim pamiętajmy, kto jest naszym odbiorcą albo odbiorczynią. Nie róbmy rzeczy dla samego robienia rzeczy, tylko popatrzmy, jakich mamy klientów, jakie mamy klientki. Um, wielu naszych klientów, właścicieli i właścicielek sklepów internetowych, często wysyłają na przykład ankiety do swoich klientów i klientek, dzięki czemu wie, wiedzą, jakie są ich potrzeby popatrzmy na to. Zadbajmy o edukację naszych klientów, czyli zadbajmy o to, żeby wiedzieli w jaki sposób zrecyklingować karton albo co z nimi zrobić. Zadbajmy o to, żeby w komunikacji była odpowiednia informacja, jak wykorzystywać dany produkt albo nawet w sytuacji zwrotów warto o tym mówić, że Fajnie, że są zwroty, fajnie, że możemy jako prawo konsumenckie z tego korzystać. I jednocześnie zwracajmy uwagę na to, żeby zakupy jednak były przemyślane i żeby jak najrzadziej korzystać ze zwrotów. Dzięki temu takie naprawdę małe i najprostsze rady powodują to, że mamy szansę na zmniejszenie na przykład wpływu węglowego w przypadku zwrotów, albo mamy szansę na wpłynięcie na naszych odbiorców, w jaki sposób recyklingują, a nie wyrzucają do jednego zbiorczego kosza. No dobrze, super. Teraz chciałbym się na chwilkę skupić na szoperze, ponieważ, jak już wielokrotnie żeśmy wspomnieli, działania proekologiczne są dla nas. Bardzo ważne. W jaki więc sposób Shopper tak już konkretnie dba o przedsiębiorców, którzy chcą być proekologiczni? Po pierwsze edukujemy. Edukujemy, informujemy, inspirujemy naszych klientów i klientki. Organizujemy webinary, organizujemy różne akcje informacyjne. Mamy nawet bardzo fajne i ciekawe rolki na Instagramie. Oczywiście nasz blog jest pełen niesamowitej wiedzy i to nie tylko i wyłącznie z dziedzin proekologicznych, ale tak naprawdę w ogóle z dziedziny prowadzenia swojego biznesu. Druga rzecz to jest jakby wzięcie tej odpowiedzialności za dostarczenie usługi właśnie na nas, czyli przez to, że my chcemy być dostawcą nie tylko platformy sklepu internetowego, ale całego ekosystemu, dbamy o to, żeby wszystkie usługi towarzyszące, na przykład usługa zamawiania opakowań do swojego sklepu internetowego, żeby to były faktycznie Transparentne firmy, dobrze działające i etyczne firmy, które faktycznie prawdziwy produkt zgodny z wytycznymi albo nawet certyfikowany będą nam wysyłały. Tak samo jak mamy na przykład usługę właśnie naszych zwrotów, edukujemy naszych merchantów, żeby właśnie nie tylko udostępniali po prostu zwroty, bo jest to takie prawo, ale żeby też właśnie zachęcać do E, takich zrównoważonych zakupów i, i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. E, oprócz tych wszystkich rzeczy, po prostu jesteśmy. Jesteśmy zawsze dla naszych klientów, e, zawsze ich wspieramy i zawsze dla nich będziemy. I to jest też taka bardzo ważna wartość dodana, którego, którą my możemy dać naszym klientom. Jako shopper oferujemy naszym klientom różnego rodzaju rozwiązania, jak chociażby ostatnio shopper opakowania, boxmarket, shopper zwroty i tak dalej. Jakie to ma przełożenie na naszą planetę? W przypadku boxmarketu bardzo prosto. W ofercie boxmarketu mamy oczywiście standardowe wybory, też zawierające plastik, natomiast przede wszystkim promujemy tam produkty, które są. E, Dostępne z opcją recyklingu, czyli na przykład kartony, taśma papierowa. Są to ekologiczne produkty, tak jak na przykład wypełnienia skrobiowe, ale też i staramy się dostarczać produktów, które są certyfikowane. Co to znaczy certyfikowane? To znaczy, że produkt, na przykład karton. Jest wytwarzany zgodnie z etycznymi metodami wytwarzania kartonu. Dodatkowo, celuloza, która jest wykorzystywana do produkcji kartonu, pochodzi ze zrównoważonego źródła czyli najczęściej z recyklingu, albo najczęściej z, ze źródeł, które bez chemikaliów, na przykład, ale też i bez wykorzystywania ludzi em, pozwala na produkcję odpowiedniego surowca. Jeżeli chodzi o zwroty, to tutaj większy bardziej wpływ na planetę może nie mają same zwroty, bo one jednak generują ten ślad węglowy. Ale samo to, że dajemy po prostu taką możliwość, że otwieramy drzwi, zmniejszamy nierówności, zmniejszamy bariery, jakie ludzie mogą osiągnąć, to docelowo powoduje, że ma się takie poczucie wysokosprawczości. A jeżeli my, te 8 miliardów ludzi, czujemy poczucie wysokosprawczości, to wiemy, że możemy wziąć sprawy w swoje ręce i też podejmować odpowiedzialne decyzje. Doskonale. To teraz tak kończąc tą naszą dzisiejszą rozmowę. Ostatnie pytanie, powiedz mi proszę, co jeszcze może zrobić przedsiębiorca, aby zadbać o lepszy wizerunek swojej marki? Tutaj najchętniej nawiążę do naszych szoperowych wartości. W ramach naszych szoperowych wartości, mamy ich cztery, jest to rozwój. I w ramach rozwoju e, pamiętajmy, żeby nie stać w miejscu. Jesteśmy, żyjemy właściwie w takich czasach, że stanie w miejscu powoduje, że zaczynamy być w tyle. Jeżeli nie rozwijamy naszego biznesu, to nasz biznes po prostu nie będzie zarabiał. Jeżeli nie wprowadzamy ekologicznych rozwiązań, to coraz większa grupa klientów stwierdzi: Ja tam nie kupię, bo mają nieodpowiednie metody np. pakowania. Ja kupię od kogoś innego. Kolejną naszą wartością jest zaangażowanie. I pamiętajcie, nie tylko sklepy mogą być zaangażowane, ale i wasi klienci. Więc angażujcie waszych klientów do pokazywania waszych produktów, zaangażujcie waszych klientów do współpracy, zadawajcie im pytania i dowiadujcie się na bieżąco, jaka jest informacja zwrotna od waszych klientów, bo bez tej wiedzy nie będziecie wiedzieć, w którym kierunku rozwijać wasz biznes. Kolejna nasza wartość, czyli wiedza. Pamiętajcie o tym, żeby w odpowiedni sposób informować klienta nie tylko o całym procesie zakupowym, ale właśnie o tym, jak zrecyklingować dane produkty, co z nimi potem zrobić. Co zrobić w sytuacji, kiedy trzeba na przykład coś zareklamować, bądźmy w tym wszystkim transparentni. Pamiętajcie, że mamy w dzisiejszych czasach tak wiele fajnych narzędzi, jak na przykład rolki, czy TikToki, czy fajnie zrobiony blog, dzięki któremu dostarczymy całej tej wiedzy. No i oczywiście last but. Not List, jak to się mówi, profesjonalizm. Bądźmy w tym wszystkim profesjonalni. Jeżeli my obsługujemy klienta, to zadbajmy o to, żeby komunikacja była spójna, czy to na mailu, czy na social mediach, czy w, dowolnym i w dowolnej innej metodzie. Pamiętajmy o tym, że nasi klienci nas oceniają właśnie przez pryzmat tego profesjonalizmu i zachowując odpowiednie procedury, jesteśmy w stanie faktycznie dostarczyć im oczekiwanego produktu i oczekiwanej usługi ogromny zasób wiedzy tutaj nam przekazałaś podczas tej rozmowy, dlatego bardzo serdecznie dziękuję Ci, że zgodziłaś się wystąpić w kolejnym odcinku podcastu Shopper Talks. Ja jeszcze na koniec przypomnę, że moimi Państwa gościem była Nina Pankiewicz, specjalistka od, do spraw ESG w Shopperze. Dużo było o ekologii, dużo było o tym, jak budować dobry wizerunek własnej marki, także bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą na ten temat. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w podcaście Shopper Talks. Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie i też mam nadzieję, że Was zainspirowałam dzisiejszym podcastem. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek takie poczucie, że ja jestem jedna, sama i nie dam rady, pamiętajmy, 8 miliardów ludzi damy radę naprawdę. 8 miliardów ludzi, a każda kropla tworzy ocean, także, tak e, także pamiętajmy o tym. E, ja już teraz zapraszam oczywiście na kolejne odcinki podcastu Shopper Talks, a na teraz żegnam się z Państwem i do usłyszenia.